Ale było to, potem na Modzelewskie jeszcze tam też jego, potem tego, i wszystkich historiach scen, to przecież to jest kryminał. A ja nie wiem, czy on tego nie widzi, czy, no nie wiem, już parę razy, no to tak jakby nie słyszał się, że do niego mówi, ale to jest straszne. No i ja nie wiem, to bez tego też to by to wszystko, ten obsług był, bo to tak jak u Parkinsona, że to gdzieś to pomału, ale to strasznie ten proces przyspieszyło po prostu. No, właśnie, to jest, niby z czasem dobrze, jak ktoś tak niby na wyros awansuje, że bardziej jest ambity. Co, a... Ale tam przychodzi ciągle jeszcze na zapraszają, ale to wiedziało, on jeszcze, bo ja go to nie powiem, to ten, no nie, bo tam w tych komisjach brał udział, to wszystko, tam jak te pracowane, to było takie. A Wiesik Samborski, a ten drugi, no... Sapetto, to co oni? No też się tam bez przerwy, tak. Też tam, no stale. No tam, no znaczy, oni właśnie też nie, bo tam znowu zrobili rysunek, osobno była katedra i tam na tym rysunku stale też jakieś takie kompleksy wychodziły, pamiętam. Ale czy nie ma co tam odstąpa. No to, znowu to Stefan był tak, że ta struktura, a to katedry teraz zrobimy, że jest osobna, a potem i stale to były te takie manewry statutowo tego. I Stefan był mistrzem w takich właśnie... Ale jedną złą robotę robią te kinokatami. Mnie się wydaje, że jest na przykład rysunek rzeźbiarzy. Znaczy rzeźba ma swój rysunek. A no było też tak, że kto tak rysunek zamiast. Ja na przykład chodziłem na rysunek na malarstwo i bardzo sobie to wpadłem. No nie, bo to wtedy właśnie Boguś ten czasem prowadził dla malarzy rysunek, ten wernisaż 5. Nowego Festiwalu Form Artystycznych, no i znakomity nasz gość, którego witam w imieniu Państwa i swoim, Jan Karasik. Ja myślę, że właśnie takie postaci jak profesor Jan Karasik potwierdzają fakt, że w czasie trwania Małego Festiwalu Form Artystycznych Nowy Sąd staje się prawdziwym punktem kultury, bowiem Jan Karasik należy do grupy najwybitniejszych polskich malarzy. Członek grupy krakowskiej,
uczestnik pierwszej wystawy współczesnej sztuki polskiej, potem Arsenał, były rektor Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. No i można by było wymieniać setki wystaw, setki nagród, wyróżnień, honorów, które w kręgu właśnie sztuki zdobywał znakomity malarz, a na tej wystawie grafik. Bo właśnie w małej galerii pokazuje swoje grafik. Proszę Państwa, Jan Tanasin, nasz znakomity gość, profesor, należy do tego rodzaju artystów, którzy po mistrzowsku wypowiadają się językiem plastycznym. I to, o czym na każdej prawie wystawie mówimy, to na to zwracamy szczególną uwagę, dzisiaj jest właściwie, jeszcze raz powiem, po mistrzowsku podany. Pan profesor maluje nawet i powietrze, a zobaczycie to tutaj właśnie na tych wszystkich pracach, no, które udało nam się od pana profesora wypożyczyć na okres trwania tych kilku dni w czasie festiwalu. Za to ja osobiście panu, panie profesorze, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję Państwu za liczne przybycie, że mam przyjemność się z Państwem spotkać. Oczywiście proszę Panu Andrzejowi bardzo za to, że wystawę urządził i że pozwolił mi się z Państwem zobaczyć. Także jestem szczęśliwy, że dzisiaj właśnie możemy się tutaj wszyscy razem spotkać, no i że takie liczne grono Państwa przyszło. Dziękuję bardzo. Profesorze, to dzisiaj w wernisażu bierze udział starosta, przewodniczący prezydium, tak, pan Rudolf Borusiewicz, obecny jest dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, pan Jacek Bugański. No oczywiście wiernie z nami, będący na co dzień prezes oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. No i ja myślę, że nie pominęłam nikogo, nie chciałabym. Bardzo serdecznie jeszcze raz Państwa witam, a profesorowi już symbolicznie wręczam festiwalowy, był autorem, tak, oczywiście opiekun artystyczny Andrzej Szarek, więc proszę przyjąć. To jest oryginalny rysunek. No, oczywiście. No, tak, i symboliczną różyczkę, którą Pan zabił. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ze sobą. Ja myślę, że mogę teraz zaprosić do rozmów. No i poczęstować winem z tym barku, naszym sponsorem właściwie od tej imprezy. Bardzo dziękuję. Nie jest normalnie.
Zawsze, 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 zaw